Krzysztof Sarna z portywalki.org, ze mną najlepsza polska dziennikarka Monika Lewskowska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No na samym początku zacznę od pytania, jak w ogóle pani pojawiła się tutaj na gali KSW, a w zasadzie skąd rozpoczęła się też pani przygoda z galami Fame MMA? To może od początku. Zaczęła się moja przygoda właśnie od gali Fame MMA. Już wspominałam nieraz, że dostaliśmy właśnie zaproszenie na galę, przyjechaliśmy i Adam miał kamerę i postanowiliśmy wykorzystać sytuację, bo skoro byliśmy już na gali, to stwierdziliśmy, że po prostu zobaczymy, co tu się dzieje. Ja jestem zawsze bardzo ciekawa ludzi, bardzo ciekawa tego, co się dzieje wokół i dlatego stwierdziłam, że rozmawiamy z ludźmi. Właśnie, jak pani się teraz odnajduje w tej nowej rzeczywistości, bo tak naprawdę w ostatnim czasie można by rzec, że no po prostu tak krótko mówiąc, pani fame wzrósł strasznie w górę. I myślę, że chyba ten fame był taką prawdziwą wyskocznią dla pani. Zacznijmy od tego, że teraz obecnie rzeczywiście jest tak, że jest wszystko dobrze, jest wszystko fajnie, układa się wszystko pozytywnie, ale zaczęło to się jednak od hejtu. Tak? Był taki moment, że ten ogromny hejt się na mnie wylał. No i cieszę się, że jednak to trochę się zmieniło. No i teraz sytuacja jest w porządku, jest okej i idziemy do przodu, robię dalej wywiady, nie poddaję się. Jaka była pani początkowa reakcja właśnie na ten hejt, który panią dotykał? No na początku powiem, że muszę przyznać, że bardzo mnie dotknęło, w szczególności właśnie nie ta sama nienawiść, chociaż też było mi przykro, że ludzie po prostu mają tyle w sobie nienawiści, ja się tego nie spodziewałam. Naprawdę były momenty, kiedy nawet życzono mi śmierci i stwierdziłam, że już takiego stopnia nie rozumiałam tego w ogóle. A przede wszystkim nie rozumiałam tego, że ludzie nie odbierali tego, co właśnie chciałam przekazać, powiedzieć, że odbierali wszystko jedynkowo i trochę tutaj było dla mnie właśnie takie niezrozumienie duże. Internet ma dwie strony, tą właśnie z gorszą, czyli ten hejt oraz tą dobrą. Wiele osób teraz podchodzi do pani po zdjęcia, tak jak już mówiłem, ten fame się zwiększył. Co za tym idzie, no wyrosła pani na taką troszkę, można powiedzieć, gwiazdę i stąd też rodzi się takie pytanie, co pani by powiedziała na potencjalną walkę, czy byłaby pani w ogóle otwarta, myślała pani o tym, czy jednak takie myśli odchodzą? Wiesz co, no dużo osób mi zadaje pytanie, czy zawalczyłabym, kiedy zawalczę, bo są osoby, które już widzą mnie w ringu, w oktagonie. Ja zawsze powtarzam, że nie uwielbiam sport, ćwiczę, trenuję, też długi czas tańczyłam, ale jednak to nie dla mnie miejsce, jeżeli chodzi o walki. Mhm. Chciałbym też zapytać właśnie, czy jest pani dziennikarką z zawodu, czy to jest bardziej taka pasja? Bardziej pasja. Mhm. No i też dużo osób właśnie zarzuca pani, że pani nie przygotowuje się do wywiadów. Jak pani by się do tego odniosła? Czy to jest prawda? Czy leci pani na żywioł, na spontanie? Czy robi pani jakiś może research przed rozmową? Oczywiście, że robię research, a jeżeli chodzi o nieprzygotowania, to ja chciałabym zostawić to jako taką tajemnicę. Nie będę zdradzać szczegółów, bo każdy ma jakby sposób na siebie, ma jakiś swój patent, idzie swoją drogą. Oczywiście research jest, zawsze się przygotowuję, sprawdzam zawodników i jeszcze jadąc na daną galę, zawsze w samochodzie sobie dyskutujemy kto, co, jak, z kim, gdzie, kiedy. Chciałbym też zapytać odnośnie tego, że najpierw pani uczęszczała na te gale fejmu i czy właśnie z tych free fightowych gal, pojedynków wzrosło pani zainteresowanie, że znajduje się pani dzisiaj na KSW, na gali, na której walczą już zawodowcy, profesjonaliści? Wiesz co, ja wcześniej, zanim jeszcze pojawiłam się na fejmie, również chodziłam na inne gale, na galę Fenu. Byłam też tam zapraszana i tak naprawdę wcześniej interesowały mnie walki, oglądałam również i w internecie, i w telewizji, tak jak wspominałam, chodziłam również na gale, także to nie jest tak, że po prostu był tylko fame i teraz pojawiam się na innych galach sportowych. Nie, już dużo wcześniej pojawiałam się na galach sportowych. Że tak to nazwę reprezentuje pani barwy TV reklamy. Czy tylko uczęszczacie na gale, czy też uczęszczacie na jakieś inne wydarzenia? Również na eventy, premiery filmowe, eventy biznesowe, konferencje prasowe, także dużo tego jest, dużo się dzieje, ale również nagrywamy reklamy firmom, także jest praca,
Chyba dużo roboty jest najważniejsze. Chyba kręci to panią, prawda? Tak, uwielbiam, uwielbiam. Jeżeli chodzi o szkiełko, jeżeli chodzi o kamerę, to jest taki mój konik. Czasami jest tak, że po prostu jestem zmęczona lub źle się czuję, czy jestem chora. To moment, kiedy się zapala lampa, zapala się kamera. Ja jestem przygotowana, uśmiechnięta i całe życie po prostu zostawiam za drzwiami, za sobą i jestem w swoim żywiole, można powiedzieć. Chciałbym też zapytać, jakie są pani zainteresowania w takim razie? No, uwielbiam taniec, ćwiczę jogę już chyba jakieś 10 lat. Sport zawsze mi towarzyszył. Taniec odstawiłam jakiś rok temu, niestety musiałam odstawić. Ale wrócę, bo z tańcem jest tak, że jak wejdziesz na parkiet, wejdziesz na scenę, to po prostu to jest jak narkotyk, to jest tak uzależnia, że nie ma takiej możliwości. Już wróciłam, było już kilka treningów tanecznych, potańczyłam trochę salsę i mam nadzieję, że niebawem wrócę na salę treningową. A skąd ta przerwa, czy też porzucenia? No, były takie małe kontuzje, które musiałam po prostu wyleczyć, które nie pozwalały mi na to, żebym mogła trenować. Tak też sobie myślę, to może być troszkę przykre pytanie, znaczy może troszkę przykre, troszkę ofensywne, ale czy mogłaby pani powiedzieć, albo jak to wygląda z pani perspektywy, dlaczego Don Kasiusz Ryciński nie udziela pani wywiadu? Wiesz co, właśnie ja sobie sama też zadaję to pytanie i nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem dlaczego. No troszeczkę się dziwnie z tym czuję, że nawet Kasiusz przychodząc obok nie przywita się, no tak. Dziwnie, dziwnie. Naprawdę bardzo lubię Kasiusza, zawsze go lubiłam. Jest fajnym facetem, niestandardowym. Tak, ty jesteś fajny też. Kasiusz jest naprawdę bardzo fajnym facetem. Lubię w nim to, że jest zwariowany, jest szalony. Nie można go zamknąć w ramy. Nie wiem, dlaczego nie udziela mi wywiadów i omija mnie z boku zawsze i nawet nie przywita się ze mną. Jak typowałaby pani hitowe starcie, które już tak naprawdę za niecały miesiąc z Normanem Parkiem? Wiesz co, muszę przyznać, że to będzie bardzo ciekawa walka. Norman Park no, jest mistrzem, tak? Jest niesamowity w tym, co robi, świetny w MMA. Kasiusz natomiast boks, trenował amatorsko wiele lat, wiele walk stoczył, bardzo dużo walk stoczył amatorskich w boksie. No jestem bardzo ciekawa, bo jednak ta różnica wzrostu jest bardzo duża również, czyli zasięg rąk. Jestem bardzo ciekawa tej walki, nie potrafię typować, akurat nie wiem, zobaczymy. Jeszcze tak nawiązując do początku naszej rozmowy, dużo o pani zaczęło się mówić, kiedy zaczęły wychodzić te filmy Najlepsza Polska Dziennikarka. Jak w ogóle pani, jakie były pierwsze wrażenia, pani pierwsze emocje na temat tych publikacji? Wiesz co, no bardzo się zdziwiłam, że ktoś był tak odważny, wykorzystując mój wizerunek i cały czas się zastanawiałam, czy czegoś z tym nie zrobić, bo jednak jeżeli ktoś wykorzystuje czyjś wizerunek, to wypadałoby najpierw zapytać, czy można użyć czyjegoś wizerunku. No i przede wszystkim podpisać jakąś umowę prawną, tak, zobowiązującą, czy ja się zgadzam na to, czy nie. To mnie bardzo zdziwiło, że ktoś jest na tyle odważny, używa mojego wizerunku, używa logo TV reklama. I przede wszystkim zdziwiło mnie również to, że tak pocięte zostały te filmiki, żeby pokazać mnie w jak najgorszym świetle. I mnie to zastanawiało, kto ma na celu pokazanie mnie właśnie od złej strony. Mnie to bardzo zastanawiało, bo tak naprawdę z każdą osobą, która jest gdzieś przed kamerą, robi czy filmy, czy jest aktorem, czy dziennikarzem, można naprawdę pociąć tak filmiki, żeby zrobić fantastyczną osobę. I na tym polega właśnie też montowanie filmów, tak, że ktoś się pomyli, ktoś coś zrobi nie tak. Oczywiście my tego nie widzimy, widzowie tego nie widzą, a jest przed kamerą po prostu wszechwiedzący, o wszystkim wie. Nie wiemy również, że bardzo często osoby, które prowadzą jakieś gale, czy robią też wywiady, mają uszko, czyli podsłuch z reżyserem, który podpowiada jakie pytania, jak ma przebiegać cały czy program, czy właśnie wywiad. I tak naprawdę widzowie widzą tylko to, co zostanie zmontowane. Czyli ktoś po prostu miał na celu pokazanie mnie ze złej strony. Myślę właśnie, że chyba gdzieś z tych filmików, które jak pani powiedziała, pokazują panią ze złej strony, mógł się pojawić właśnie ten hejt, bo one tak jednych rozśmieszają, a inni też to mogą inaczej odczuwać, tak właśnie jak pani.
Wiesz co, tak naprawdę powiem Ci, przeprowadzając wywiady z ludźmi, mnie bardzo interesuje człowiek. Interesuje osobowość, to kto kim jest i zawsze staram się wywołać uśmiech na twarzy. I tak naprawdę standardowe wywiady, czyli takie ble, 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 są strasznie nudne, monotonne i wprowadzając jakiś element zabawny, uśmiechu, zmieniłam tak naprawdę to, co się dzieje w wywiadach i bardzo dużo osób teraz też naśladuje mnie, tak, podąża moją drogą. Bardzo często brałam nie tylko jedną osobę do wywiadu, ale również kilka i widzę, że moi koledzy z branży podobnie robią, że jest nie jedna osoba, biorą kilka osób. Teraz te pytania innych dziennikarzy również są luźniejsze, niestandardowe, także bardzo mnie to cieszy, że mogłam wprowadzić trochę humoru, no i jakiejś akcji. Czy myślała Pani właśnie, że po takim wprowadzeniu akcji, jak właśnie Pani teraz powiedziała, będzie znajdować się w tym miejscu co teraz, że inni dziennikarze proszą Panią o wywiad? Nigdy się nie spodziewałam. Dla mnie to jest bardzo duże zaskoczenie, ale bardzo mnie to cieszy. A właśnie jakie były Pani pierwsze emocje, na pierwsze wrażenie, kiedy przeprowadzany był ten pierwszy wywiad? O ile się nie mylę, to chyba z Mateuszem Kaniowskim. Wiesz co, chyba wcześniej jeszcze ktoś mnie przeprowadził ze mną wywiad. Nie Mateusz Kaniowski, chyba nie był pierwszy, ale byłam bardzo zaskoczona. Byłam bardzo zaskoczona, no i oczywiście było mi miło, że mogę coś powiedzieć o sobie więcej, pokazać się z innej strony. Także. Już tak na sam koniec, czego Pani życzyć? Zdrowia przede wszystkim. Zdrówko jest najważniejsze, bo jak nie ma zdrowia, to nic nie można zrobić. Jest zdrowie, można spełniać i realizować swoje marzenia. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję.